Cześć, z tej strony Adrian. Czas na kolejny materiał z serii Akademia Elektryka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sterownikami GSM. Sprzęt do testów otrzymaliśmy dzięki uprzejmości polskiej firmy F&D z Pabianic, a bohaterami odcinka będą dwa zdalne sterowniki GSM z serii SimpliMax, model P01 oraz P03. Zapraszam. Sterownik GSM to tak naprawdę przekaźnik zdalnego sterowania z wbudowanym komunikatorem GSM, który pozwala w prosty sposób powiadomić o zdarzeniach, czyli sygnałach pojawiających się na wejściach oraz kontrolować stan pracy urządzeń podłączonych do wyjść sterownika. Pracuje on w sieci łączności komórkowej GSM 900-1800 dowolnego operatora działającego w Polsce bez blokady SIM-lock. Urządzenie, aby mogło wykonywać połączenia, musi posiadać aktywną kartę SIM. Jego praca to nic innego jak wymiana określonych komend i powiadomień między sterownikiem i telefonem użytkownika. To tyle z teorii. Przejdźmy teraz do praktyki. Na pierwszy ogień idzie przekaźnik SimpliMax P01. Urządzenie posiada dwa sterowane wyjścia przekaźnikowe, poprzez które realizowane są funkcje załączenia i wyłączenia sterowanych odbiorników oraz dwa wysokonapięciowe wejścia, poprzez które realizowane są funkcje powiadomień o zadziałaniu kontrolowanych urządzeń. Komendy i powiadomienia to określone teksty SMS wymieniane pomiędzy sterownikiem i telefonem użytkownika. Sterownik ma szerokość 3 modułów i montujemy go na szynie DIN. Obok niego zamontuję dwa przekaźniki oraz sterownik rolet STR3D. Powinniście już go kojarzyć, jeżeli nie, to na dole znajdziecie link do filmu, w którym szczegółowo go omawiam. W skrócie, sterownik rolet, jak sugeruje sama nazwa, jest to urządzenie przeznaczone do sterowania np. zewnętrznymi roletami okiennymi, które w połączeniu z przekaźnikiem GSM pozwoli nam na ich zdalne sterowanie. Zasilanie sterownika podłączamy według schematu. Zacisk numer 12 przewód neutralny, zacisk 11 przewód fazowy i do zacisków 9-7 przewód neutralny. Następnie ze sterownika GSM z zacisku numer 8, czyli OUT 1, podłączamy przewód neutralny do zacisku numer 4 sterownika rolet, a z zacisku sterownika GSM numer 10, OUT 2, podłączamy przewód neutralny do zacisku numer 6. Zaciski 4 i 6 odpowiadają w sterowniku rolet za sterowanie centralne. Zasilanie rolety z przekaźnika zaciski 10, 11 i 12. Do zacisków sterownika GSM 5 i 6, które są wysokonapięciowymi wejściami, zgodnie ze schematem podłączam przewody fazowe przez przekaźniki, aby otrzymać powiadomienie o działaniu rolety. Obwód gotowy, sprawdzony i zasilony, więc zaczynamy. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, to zdefiniowanie numeru telefonu administratora. W celu weryfikacji i poprawnego ustawienia numer należy podać dwukrotnie. Potwierdzenie otrzymamy automatycznie w postaci SMS-a. Od tej chwili możemy już sterować naszym przekaźnikiem. Aby załączyć wyjście numer 2, które jest odpowiedzialne za opuszczenie rolet, należy wysłać komendę WY2 ON. Działa! Ideą działania tego typu urządzeń jest sterowanie zdalne, więc gdy nie ma nas w pobliżu i nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy faktycznie wyjście przekaźnika zostało załączone, wtedy możemy skorzystać z funkcji automatycznej odpowiedzi. Nie jest to nic innego jak SMS zwrotny z komunikatem o dotarciu i przyjęciu rozkazu. Gdy wyślemy komendę WY1 ON, roleta podnosi się, a z przekaźnika otrzymaliśmy odpowiedź. Istnieje również możliwość czasowego załączenia wyjścia przekaźnika. W tym celu do wysłanej komendy należy dodać na końcu S dla sekund i M dla minut. W przypadku sekund mamy do dyspozycji zakres od 1 do 300, natomiast dla minut od 1 do 600. Wygląda to następująco. WY2 ON, S i liczba sekund. Przekaźnik dysponuje również funkcją pamięci stanu wyjść, co pozwala na automatyczne przywracanie ich stanu po zaniku i ponownym powrocie zasilania. W celu aktywacji należy wysłać komunikat Memory ON. Sprawdźmy, jak to działa w praktyce. Wysyłam rozkaz opuszczenia rolety WY2 ON. Roleta się opuszcza, więc wyłączam zasilanie, symulując zanik napięcia. Roleta przestała się opuszczać. Załączam ponownie zasilanie, przekaźnik wraca do poprzedniego stanu i kontynuuje opuszczanie rolety. Zajmijmy się teraz wyjściami wysokonapięciowymi.
które pozwalają na bezpośrednie podłączenie sygnałów o napięciu od 160 do 260 V. W naszym przypadku będą one informowały nas o podnoszeniu się i opuszczaniu rolety przy pomocy przycisków sterowania lokalnego. Należy zacząć od zdefiniowania numeru telefonu, na jaki ma być wysłany komunikat i przy jakim stanie ma to nastąpić. Do wyboru mamy trzy opcje. On, powiadomienie o stanie wysokim, czyli pojawieniu się napięcia na wejściu. Off, powiadomienie o stanie niskim, czyli braku napięcia na wejściu. NF, powiadomienie o stanie wysokim i niskim na wejściu. Jak wspomniałem wcześniej, sterownik posiada dwa wejścia, a co za tym idzie, każdy z nich należy skonfigurować oddzielnie. W naszym przypadku oba wejścia konfigurujemy w ten sam sposób, ponieważ chcemy otrzymywać powiadomienie w momencie, kiedy roleta jest podnoszona lub opuszczana. No i tutaj podajemy numer telefonu komendą WE1 wykrzyknik plus 48 numer telefonu ON. WE2 wykrzyknik plus 48 numer telefonu ON. Numer zdefiniowany dla obu wejść, sprawdźmy jak to działa w praktyce. Wysyłam komendę WY2 ON, roleta się opuszcza i dostaje powiadomienie. Teraz sprawdźmy powiadomienie o podnoszeniu rolety. Wysyłam komendę WY1 ON, roleta się podnosi i również dostaje powiadomienie. Działa! Drugim testowanym urządzeniem będzie sterownik temperatury GSM SimpliMax P03. Działa on jako dwustanowy regulator temperatury z możliwością zdalnego zarządzania temperaturami za pomocą telefonu komórkowego. Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie, wszystkie nastawy możemy dokonać przy pomocy komend SMS, jednak ten model daje nam również możliwość wykorzystania do tego celu specjalnego oprogramowania, które instalujemy na komputerze i właśnie tą funkcjonalność Wam zaprezentuję. Gabaryt i sposób montażu urządzenia jest identyczny jak u poprzednika. Sterownik jest wyposażony w wyjście przekaźnikowe dla funkcji regulacji temperatury, wyjście przekaźnikowe dla funkcji załącz-wyłącz, dodatkowym podłączonym urządzeniem. Ich maksymalny prąd obciążenia wynosi 8 A, więc gdybyśmy chcieli sterować większymi mocami, należałoby dodatkowo zastosować odpowiednio dobrany stycznik. Do dyspozycji mamy również wysokonapięciowe wejście, poprzez które realizowana jest funkcja powiadomień o zadziałaniu podłączonego urządzenia. Pomiar temperatury odbywa się przy pomocy dedykowanej sondy podłączonej bezpośrednio do przekaźnika. Do podłączenia sterownika z komputerem wykorzystujemy port mini USB umieszczony na jego elewacji. Instalowanie karty SIM w sterownikach jest bardzo proste. Wąskim wkrętakiem przyciskamy żółty przycisk, tacka się wysuwa, instalujemy kartę w tacce i wkładamy tackę z kartą ponownie do sterownika. Połączenia elektryczne wykonujemy według schematu. Zacisk 11 przewód fazowy, 12 neutralny oraz do 7 i 9 przewód fazowy. Do wyjścia TR numer 8 oraz out numer 10 podłączam przewód fazowy żarówek. Czujnik temperatury podłączam następująco. Przewód brązowy zacisk numer 1, zielony zacisk numer 2 i biały zacisk numer 3. Mamy gotowy układ połączeń, więc możemy zaczynać. Zaczynamy od zdefiniowania administratora. Wysyłamy SMS o treści admin, numer telefonu, numer telefonu. Realizujemy to w identyczny sposób jak poprzednio. Program potrzebny do konfiguracji urządzenia pobieramy bezpośrednio ze strony internetowej producenta. Link znajdziecie pod filmem. Po uruchomieniu program łączy się z przekaźnikiem automatycznie, jeśli nie, to naciskamy przycisk połącz. Sonda przesyła aktualną wartość temperatury oraz widzimy aktualny status wejść i wyjść. W pierwszej zakładce system możemy zdefiniować aż 5 numerów telefonów użytkowników, do których będą wysyłane powiadomienia SMS. Utworzyć hasło dostępu dla sterowania SMS. Jeżeli aktywujemy tę funkcję, to każdą komendę SMS musimy poprzedzić hasłem. Włączyć funkcję automatycznego przywracania stanu wyjścia out po zaniku i ponownym powrocie zasilania oraz wybrać język treści automatycznych odpowiedzi i powiadomień SMS. Wprowadzenie danych do przekaźnika odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku zapisz. Kolejna zakładka to regulacja temperatury. Dokonujemy w niej wyboru trybu pracy przekaźnika, który pozwala na sterowanie urządzeniami grzewczymi lub chłodzącymi. Dodatkowa opcja programowa, aktywna, nieaktywna, pozwala na wyłączenie regulacji styk TR pozostaje stale rozłączony, bez wyłączenia przekaźnika, co pozwala na korzystanie z jego pozostałych funkcjonalności. Ciekawą funkcją jest temperatura przeciwzamarzowa. Pozwala ona w automatyczny sposób chronić instalację grzewczą przed zamarznięciem.
W przypadku spadku temperatury poniżej zadanego progu i braku aktywnej regulacji temperatury grzania TR nastąpi samoczynne załączenie grzania i utrzymanie zadanej temperatury. Alarmy temperaturowe. W tej zakładce wybieramy numery telefonów, które będą otrzymywać powiadomienia SMS o przekroczeniach temperatur minimum i maksimum. Definiujemy także progi temperaturowe oraz wielkość histerezy. Dodatkowo istnieje opcja powtórzeń powiadomień SMS przy utrzymującym się poziomie temperatury alarmowej. Zakładka Wyjście dotyczy styku dodatkowego, zaciski 9-10, gdzie mamy możliwość wyboru jego sterowania ręcznie poprzez komendę SMS lub automatycznie po przekroczeniu progu alarmowego temperatury minimum, maksimum lub obu. Styk może być załączony na stałe lub w postaci impulsu na określony czas w zakresie od 1 do 300 sekund. Ostatnią zakładką jest wejście, która służy do konfiguracji powiadomień SMS na zdefiniowane numery telefonów o pojawieniu się lub zaniku napięcia na wejściu sygnałowym. Sterownik skonfigurowany, teraz pora sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Zgodnie z konfiguracją przeprowadzę teraz symulację działania. Podwyższam temperaturę do ponad 27 stopni Celsjusza i dostaję powiadomienie o zbyt wysokiej temperaturze. Sprawdźmy teraz działanie alarmu o minimalnej temperaturze. Temperatura obniża się poniżej 21 stopni Celsjusza i również dostaje powiadomienie. Dodatkowo załącza się grzejnik numer 1. Mieliście okazję poznać dwa bardzo podobne sterowniki GSM i dwa zupełnie różne sposoby ich konfiguracji. Która opcja według Was jest wygodniejsza? Dajcie znać w komentarzu. Pod filmem znajdziecie link do strony internetowej producenta, gdzie znajdziecie szczegółowe dane techniczne, listę komend oraz dokładne schematy połączeń każdego z omówionych w tym filmie urządzeń. A na dziś to wszystko. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. Pamiętajcie, że nic nie jest tak trudne i skomplikowane, jak się na początku wydaje. Trzymajcie się. Cześć!